jest rządowy projekt ustawy o powołaniu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego, powstał w zasadzie tylko po to, żeby kolejnymi stanowiskami obsadzić swoich kolegów, swoje koleżanki. Przede wszystkim mamy już teraz działające instytucje, które właśnie tym tematem się zajmują. Jeżeli faktycznie zależy nam na tym, żeby język polski rozwijać, żeby krzewić jego znajomość także wśród naszej Polonii, wystarczy po prostu zainwestować w te instytucje, które już funkcjonują, bo tylko tak możemy o język polski zadbać. W tym momencie otrzymujemy ustawę, która tak naprawdę jest po to, żeby kolejnymi stanowiskami obsadzić kolegów pana ministra Czarnka, bo to minister edukacji i nauki, minister Czarnek ma najwięcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o liczbę osób, które będą zasiadały w tej Radzie. I mam poważne wątpliwości, czy ten instytut będzie służył do tego, do czego zamierza zostać powołany.